Nauczanie domowe, sobota 11 tydzień, zwykły. Psalm 89, wersety 4 i 5 oraz od 29 do 34. Tytuł Nie odejmę łaski. Zawarłem przymierze z moim wybrańcem. Przysiągłem mojemu słudze Dawidowi. Twoje potomstwo utrwalę na wieki i tron Twój umocnię na wszystkie pokolenia. Na wieki zachowam dla niego łaskę i trwale z nim będzie moje przymierze. Sprawiam, że potomstwo jego będzie wieczne, a jego tron jak dni niebios trwały. A jeśli jego synowie porzucą moje prawo i nie będą postępować według moich przykazań, jeżeli moje ustawy naruszą i nie będą pełnili moich rozkazów, rózgą ukażę ich przewinienia, a winę ich piczami. Lecz nie odejmę od niego mej łaski i nie zawiodę w wierności. Przymierze Boga z jego narodem posiadało dwie cechy podstawowe: Łaskę i wierność. Psalm 89 podkreśla tę drugą, a zatem wierność. Testowana jest ona zwłaszcza wtedy, kiedy Izrael odchodził od Boga. Przyjrzyjmy się więc, jak psalmista pokazuje to przymierze, w którym ta wierność Boga jest dochowywana. Po pierwsze, Bóg zawiera przymierze z konkretną osobą. Jest to osoba Dawida. Nie z jakąś zbiorowością, nie z... Czymś nieokreślonym, jakąś strukturą, którą trudno zidentyfikować albo trudno ją określić, nazwać, ktoś przynależy, nie przynależy. Nie ma tu takiego dylematu. Tu po prostu jest bardzo konkretna osoba. To Dawid zawiera przymierze z Bogiem i Dawid zaprasza innych ewentualnie do tego przymierza. I zwróćmy uwagę, że w Biblii zawsze tak jest. Ktokolwiek takie przymierze zawierał, czy to był Noe, czy to był Abraham, czy to był Mojżesz, konkretna osoba, która potem wprowadzała rodzinę w to samo przymierze, na które zawarł ten kontrahent konkretny, konkretna osoba. Po drugie, Widzimy, że osoba zawierająca to przymierze, ten człowiek, który z Bogiem podpisuje niejako układ, nazywany jest sługą, będąc równocześnie królem. Jest sługą Boga i królem narodu. To ważne, żeby zobaczyć, że te dwie godności i te dwie wartości są w tym przymierzu cechą charakterystyczną dla człowieka. Jeżeli chcesz zawrzeć przymierze z Bogiem, jesteś sługą Boga i królem, który ma w posiadaniu określone dobra tutaj na Ziemi. To zestawienie sługi i króla jest charakterystyczne i istotne, bo wiemy, że te dwie cechy będą charakteryzować też Jezusa, Mesjasza. Tego, który zawrze wieczne przymierze. Nierozerwalne. Ostateczne. Po trzecie, raz dane słowo obowiązuje przez pokolenia. Bóg pokazuje, że jeżeli on coś powiedział, to to prześwietla czas. Prześwietla wieki. To nie jest umowa na chwilę. To nie jest umowa na tym czasem, a potem będziemy coś zmieniać wprowadzać aneksy, poprawki do. To, to w ogóle nie tak funkcjonuje. Boża umowa jest jasna. Oczywiście trzeba zrobić korektę wtedy, kiedy jeden z kontrahentów nie dotrzyma słowa, ale to jest inna kwestia, którą Bóg też rozwiązuje w sposób cudowny i wspaniały, w sposób Mówiąc już językiem biznesowym, opłacalny dla kontrahenta. Po czwarte, widząc to, co w tych pierwszych trzech punktach zostało powiedziane, każda osoba włączająca się w to przymierze podejmuje osobistą decyzję. Zarówno każda osoba w tym pokoleniu, na przykład rówieśnicy Dawida, jego przyjaciele, rodzina, Podejmują taką decyzję. Osobiście też chcę należeć do tego przymierza, czy też to są następne pokolenia? Synowie, wnukowie, prawnukowie. Każdy musi podjąć osobiście to właśnie, co Bóg zaproponował. To, co stało się udziałem Dawida. To, co w Dawidzie jest wyraźne, jasne, konkretne i czytelne dla człowieka, który ma w to przymierze wejść. I piąty punkt jest właśnie tą kulminacją, która całość tego przymierza charakteryzuje: wierność Boga. Jeśli synowie porzucą Boże prawo, nie będą postępować według przykazań, naruszą ustawy, nie będą pełnić rozkazów Bożych, będą karani, będą ponosić konsekwencje swojej głupoty. Ale, pomimo tego, Bóg nie odejmie łaski i dochowa wierności. To jest to niesamowite odkrycie, które psalmista przekazuje. Bóg jest tak hojny i tak stały i tak wierny, że nawet jeśli człowiek po prostu robi bzdurne rzeczy, głupoty i grzechy, Bóg nie cofa słowa, nie niszczy człowieka. Człowiek ponosi konsekwencje. Człowiek będzie cierpiał, będzie czuł, że no występuje po prostu przeciwko dobru, i, i to na jego głowie, na jego ciele, na jego życiu wyciśnie piętno. To będą te razy, to będą te biczowania, i to będzie ta rózga, ale na własne życzenie użyta. Dlaczego? Dlatego, że człowiek wie, że jeżeli tak się zachowa, no to niesłuchanie Boga skutkuje tym, że będzie cierpiał. Że będzie po prostu mijał się z celem, nie będzie osiągał swoich zamiarów, które sobie powziął, plany jego runą. Wszystko to wie, bo w tym przymierzu to jest jasno powiedziane. I idąc tym śladem, możemy powiedzieć, my się mamy uczyć żeby nie rezygnować z Bożego Prawa. Krótko mówiąc, żeby nie kombinować, że może my byśmy lepsze prawo stworzyli. Nie stworzymy lepszego. Gdy będziemy porzucać Boże Prawo, będziemy cierpieć. Jeśli nie będziemy postępować według przykazań, mówi Bóg, postępuj. Naprawdę to są przykazania, wskazówki, to są drogowskazy najlepsze, one Tobą kierują w sposób piękny, cudowny, wspaniały, pewny. Taki, który daje Tobie, jako człowiekowi, jasną drogę. Postępowanie jest tutaj określone. Te Boże drogi mają wskazówki na rozwidleniach. Wiesz, gdzie masz pójść, co jest lepsze, która droga jest właściwsza. Dalej, nie powinniśmy naruszać ustaw. To jest sytuacja takiego częściowego przyjmowania tych ustaw. Takiego, no niby tak, ale. I tutaj sobie szukam wyjątków, szukam jakiejś okoliczności po to, żeby w poszczególnym wypadku, jakby, wyszarpać coś dla siebie wbrew. Tej ustawie, którą Bóg dał. I ostatnia rzecz: mamy pełnić rozkazy Boga. Bóg je nam daje. Bóg nam podpowiada. Bóg mówi do nas. Bóg kieruje słowo też w każdym pokoleniu. Bóg jaśniej pokazuje jakieś zdanie z Pisma Świętego. Bóg przez drugiego człowieka, przez różnego rodzaju wydarzenia, on mówi mówi rozkazami. Chodzi o to, żeby ich słuchać, żeby iść za tym. I wtedy wykonujemy to, o co Bogu chodzi, to przymierze, które zawarł z Dawidem, ale też ze wszystkimi, którzy, jak Dawid, pod to przymierze pragną się podłączyć i z niego korzystać. Korzystaj z Bożego prawa i z Bożej wierności. Nawet jeśli odszedłeś, nawet jeśli gdzieś coś wykręciłeś, to wyprostuj, powróć, słuchaj. Działaj według przykazań i zachowuj Boże prawo. Niech On Ci błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty.